Yo, siema, witam ptaku z tej strony, jak zwykle zresztą. Kolejny podcast, więc mam nadzieję, że się spodoba. Więc tak, dziś sobie pogadamy o edukacji. O edukacji, szkolnictwie. Moje opinii na ten temat, tak. Więc ja tu pominę może kwestię strajków nauczycieli, bo strajk jest naturalną konsekwencją wadliwego systemu edukacji. Zresztą, no nie tylko samego systemu edukacji, ale całej zjebanej polityki gospodarczej, ale mniejsza o to. Skupmy się na samej edukacji, jak wygląda ten system. Przede wszystkim mamy dużo rzeczy niepotrzebnych w szkołach. Uczy się nas kilka razy tego samego, znaczy uczyło, no ja już się nie uczę, ale kiedyś, tego samego z dziedzin, no chemia, geografia, historia, kurwa, fizyka i tak dalej, i to się powtarza. I fajnie, to wiadomo, to są rzeczy podstawowe, każdy to musi wiedzieć, wypadałoby to wiedzieć, bo jak się obejrzy matura, to bzdura, to nawet ja się za głowę łapię, a prymusem, kurwa, nie byłem, raczej uczniem trójkowym. I no, to wszystko jest okej, wszystko ładnie, fajnie. Tylko skoro to się powtarza te razy, to czemu ci młodzi ludzie pytani w sądach są, no mówiąc wprost, totalnymi idiotami? I dlaczego w takim razie nauczyciele domagają się więcej kasy? Po prostu moim zdaniem system, który teraz występuje, system szkolnictwa jest w chuj wadliwy. Jest to tak zwany system pruski, totalnie niedostosowany do naszych współczesnych czasów, którego głównym zadaniem jest tworzenie ludzi posłusznych jakiemuś tam z góry narzuconemu systemowi. Dlaczego w szkole uczy się parę razy o jakichś pierdolnych bakteriach, o których kiedyś mówiłem, bakteriach analnych, bądź też o 5 razy o Mieszku I, Kazimierzu Wielkim? Ja rozumiem, to jest istotne, ale po cholerę to powtarzać. Dlaczego wszystkiego nie spleść tak, żeby skończyć tą podstawową edukację już w wieku 15 lat, potem, nie wiem, może trochę przesadziłem, no 15, 14, 13 nawet lat, a potem skupić się na nauce zawodu? Podkreślam jednak nauce praktycznej, kurwa, zawodu, a nie znów pierdolenia bawienia się w gimnazjum. Dlaczego nie można tego ciut przyspieszyć? Dobra, to jest pierwsza kwestia. Za długo trwa nauka. Za długo, moim zdaniem. Druga kwestia, nie uczy się rzeczy rzeczywiście potrzebnych w życiu. Nie uczy się sztuki prowadzenia dyskusji, bądź też technik pozamerytorycznej argumentacji, przed którą mogliby się młodzi ludzie bronić, kiedy dyskutują o czymś, czyli na przykład o erystyce, kurwa. Dlaczego się nie uczy negocjacji? Jak wypełniać PIT, kurwa? Jak napisać porządnie CV? No może to jest, ale mało też. Samie przedsiębiorczości to jest tam tylko takie mignięcie tematu, tak byleby było i dalej jedziemy z programem, którym znowu się uczymy o bakteriach analnych. Tego jest w chuj mało. Dlaczego nie uczy się człowieka o tym, w ogóle w szkole jak ja byłem, to nawet nie było ani słowa o tym, że jest coś takiego jak rynek finansowy, giełda, rynek, giełda papierów wartościowych, że można pieniądze inwestować, że zwroty są znacznie większe, mogą być większe niż na lokatach. Nie uczy się oszczędzania, nie wiem, nie uczy się choćby jakiejś podstawowej psychologii, inteligencji emocjonalnej. Ludzie nie potrafią gdzieś, kurwa, tworzyć relacji, rozmawiać ze sobą, bo ważniejsze są, kurwa, bakterie analne. Tak wygląda edukacja. Już nie wspomnę o tym, że dzieciaki mają spierdolony plan lekcji. Chodzą, kurwa, z torbami, których ciężar wynosi mniej więcej 20% ich własnej masy ciała. Potem kegrosupy rozpierdolone i zwolnienia z WF-ów, kurwa. Chociaż z tymi zwolnieniami to też jest tak, że zazwyczaj one są tak, byleby były. No, a w każdym razie to jest dla mnie chore. Dzieciaki spędzają więcej czasu w szkole, aniżeli w dużej mierze ludzie na etacie, no bo nieraz jest 8, nawet 9 godzin, bo wszystko jest, kurwa, ściśnięte, bo tak wymaga program. No to co taki dzieciak się, kurwa, nauczy? Zmęczony, rozjebany dzieciak młody, zamiast, nie wiem, iść gdzieś się pobawić, kurwa, czy praktycznie uczyć jakieś rzeczy swojego zawodu choćby, iść w kierunku jego zainteresowań, pasji, kurwa, i tak dalej, to się go męczy jebanymi zadaniami domowymi. I on tak te zadania źle zrobi, bo jest zmęczony, tak poprosi biednego ojca czy matkę, którzy są też zapracowani, żeby mu pomogli w tych zadaniach. Po chuj te zadania domowe, kurwa. Jak się dobrze nauczy, to się nauczy od razu na lekcji i będzie to robił po prostu na lekcji. Bo niestety za dużo jest teorii, a za mało, kurwa, praktyki. Bo powtórzę znowu, za dużo się uczy o bakteriach, kurwa, analnych.
a nie o rzeczach ważnych w życiu. Psychologia, erystyka, negocjacje, przedsiębiorczość, kurwa, rozwiązywanie różnych dokumentów w urzędach, tego nie ma. To człowiek wszystkiego się uczy właściwie jak skończy szkołę. Uczy się zawodu od początku, wszystko jest mu tłumaczone. Jak idzie do urzędu, to jest totalnym idiotą i pani urzędnik musi mu wszystko tłumaczyć. No tak jest, no niestety, no wystarczy spojrzeć na to z boku. A nauczyciele chcą więcej kasy, no. Także no wiecie, to jest to dyskusyjny temat, jeżeli chodzi o te strajki. Bo mówi się, nauczyciel ma przejebane, bo co z tego, to się widzi tylko czubek góry lodowej, bo nauczyciel może ma te 2 miesiące wakacji w roku, ale musi jeszcze tam gdzieś iść, musi być na jakieś komisje, musi jeździć na ferie z dzieciakami, musi wykonywać sprawdziany w domu. No dobra, okej, okay, no ale to równie dobrze można powiedzieć o tym, że jakikolwiek pracownik biurowy również zabiera swoją pracę do domu i właściwie nie ma życia z rodziną, bo musi co chwilę gdzieś wyjeżdżać, jakieś delegacje i tak dalej. To można powiedzieć o wielu zawodach, więc dlaczego akurat nauczyciele mają być tacy tutaj jakby, jak to się mówi, wywyższani. Wywyższani po prostu. Także Finlandia dopiero tutaj pokazała, że można jakoś to robić w inny sposób, tak? Wiecie, no dzieciak jest młody, dzieciak chce się bawić, chce się ruszać, dynamiczny, on się, nie wiem, uczy, doświadcza życia i nie jest przystosowany, kurwa, do tego, żeby siedzieć na dupie, na pierdolonej ławce przez 45 minut, potem, nie wiem, 15 minut przerwy i znowu to samo i pieprzenie, tylko pisanie na tablicy. Zero praktyki, zero życia samego w sobie, zero doświadczenia, tylko takie pierdolenie o bakteriach fekalnych. Także jest to wadliwe i mnie się to nie podoba. To wszystko jest, ale to wszystko ma swój cel, żeby tworzyć człowieka etatowca i żeby jebał na rząd. Tak jest moje zdanie. Ma to swój cel i wyraźnie ten cel widać, więc jeżeli jesteś jeszcze młodym człowiekiem, to ci doradzam tak. Nie wiem, skończ liceum albo najlepiej technikum, bo tam już masz od razu zawód, od razu ze średnim i to jest najbardziej optymalne moim zdaniem. Też skończyłem kiedyś technikum. Od razu zapierdalaj do roboty. Od razu zapierdalaj, zarób sobie swoje pierwsze pieniądze, oszczędzaj, naucz się inwestowania. Musisz to zrobić we własnym zakresie niestety, ale są pozycje, są książki, żaden nauczyciel ci tego nie poleci, a ja cię mogę polecić, jak będziesz chciał. Odkładaj kasę, ucz się negocjacji, ucz się rozmów z innymi ludźmi, relacji, bo dzięki temu będzie ci łatwiej tworzyć biznesy. Naucz się szukać okazji. Jeżeli chcesz iść na studia, ale na takie, które dadzą ci przyszłość. Humanistyczne raczej powinieneś sobie darować, to chyba, że cię coś bardzo interesuje, chcesz to zrobić dla samego siebie, dla własnej satysfakcji. Ale jeżeli chcesz, nie wiem, iść w kierunku zawodowym, weź jakieś studia związane z informatyką, inżynierskie, bo to mam przyszłość, tak, robotyka, programowanie, na przykład blockchain, to ma przyszłość. Naucz się angielskiego, nie wiem, niemieckiego, niby mandaryński, to jest drugi po angielskim najbardziej używany język, ze względu na to, że po prostu duża ludność, bo to jest ta odmiana języka chińskiego. Skup się na tym, na przedsiębiorczości. Nie bądź całe życie etatowcem, a jeżeli już no, nie czujesz drygu do prowadzenia własnej działalności, własnego biznesu, to siedź na tym etacie, ale odkładaj pieniądze, żeby na za te, nie wiem, 15-20 lat było ci po prostu, kurwa, lżej. Może akurat kiedyś sobie kupisz jakąś nieruchomość i ruszysz z tematem, z dochodami pasywnymi. Może akurat. A może po prostu będziesz na świętego spokoju miał więcej pieniędzy i będzie ci łatwiej. Bo niestety szkoła cię tego nie nauczy. Szkoła nie uczy w ogóle życia. Szkoła tylko uczy tego, jak być etatowcem. I tyle. Dziękuję. Siema. O kurwa! Piotr! Piotr! Wołaj mi tu matkę! Ale już! Janusz! Co chciałeś? Ja obiad robię! Kurwa! Grażyna! Patrz tu! Tu! Tu patrz! Jak Bitcoin urósł! Ale Janusz! Milcz kobieto! Kurwa! Tu! Tu patrz kurwa, 13 tysięcy był jak chciałem kupić, patrz kurwa ile dzisiaj kosztuje, 28 tysięcy kurwa! Piotr, ile to jest procent? Tatę, tylko wezmę kalkulator, dobrze?
sprzęt. O kurwa! Piotr, trzymaj mnie! Ale Janusz, skąd mogłam wiedzieć, że ten twój bitcoin tak urośnie? Idź kurwa, zejdź mi z oczu! Piotr! Tam suflady! Weź to tą skarpetę z pieniędzmi, kurwa! 5 klocków byłoby... 10 byłoby, kurwa! Ale mnie kurwa... Kurwa, Janusz, zostaw, nie kopuj, bo spadnie! Ha, kurwa! Janusz, kurwa, oszczędności, co będzie, jak cię prywaciusz wywali, kurwa, prywaciusz pożyczkę dał. Kurwa, po co jej żem słuchał, kurwa. Kurwa, po co ja jej słuchał? Wypłać wszystko z banku, Janusz, kurwa, wypłać, bo ci kanał pieniądze zabierze, kurwa. Jutro idę do banku, wpłacę wszystko i robię przelew na giełdę, kurwa!